Cześć kochani, witam Was na kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj oczywiście znowu w studio tarasowym. Pogoda jest cudna, słuchajcie. No i będzie dzisiaj super luksusowy, holumpeksowy, z rzeczami premium, super materiałów naturalnych, jak zwykle zresztą. Naprawdę mam piękne rzeczy, także zapraszam Was, jeśli podoba się Wam taka tematyka, lubicie lumpeksy. No i tych, którzy jeszcze tego nie robią, zapraszam do subskrypcji kanału i do oczywiście polubienia tego filmiku. A propos pogody, to powiem Wam jeszcze, że zrobiłam Wam tutaj nagrywki w ogrodzie. Naprawdę, no tak piękne kwiaty są i w ogóle aura jest superowa. Taki prawdziwy maj w tym roku. Nie wiem, jak się Wam podoba, ale ja jestem zakochana w tym maju tegorocznym. No i zobaczcie tam też zbieranie kwiatów na łące, chodzimy dużo na spacery, trzeba się ruszać, słuchajcie, bo zwłaszcza z wiekiem trzeba to ciało pobudzać do jakiejś akcji, taka sielankowa wstawka dla Was, zanim przejdziemy do zakupów, bo oczywiście będziemy teraz oglądać zakupy i mierzymy. Pokażę Wam na początek kilka rzeczy takich, które odsprzedaję, które będą dla Was dostępne, a wcześniej mogliście już u mnie widzieć, ale po prostu czasem no, coś staje się za małe albo stwierdzam, że jednak to nie jest do końca to, o co chodziło. Także zobaczcie od razu. Mam przepiękną sukienkę z H&M z wiskozy i to jest taka piękna satyna. Pokazywałam ją niejednokrotnie w stylówkach, aczkolwiek rzadko ją noszę, bo jest bardzo elegancka. To po pierwsze, można ją nosić na jakąś specjalną okazję, nawet typu wesele i tak dalej, bo naprawdę jest śliczna. Natomiast jest ona niestety na mnie nieco za mała, zwłaszcza, że jest to satyna. Nie wiem, czy wiecie, ale satyna, jak jest taka obcisła, to bardzo dużo rzeczy eksponuje. Powinna mieć wystarczająco luzu, żeby wyglądać elegancko, nie tak właśnie jak opięta rzecz, tylko bardziej właśnie mieć troszkę swobody w środku. Jest to taki burzowy, błękitno-szary kolor, przepiękny. Pokażę Wam tam przebitkę z właśnie jakiegoś shortsa w tej sukience, bo miałam sporo filmików, gdzie właśnie na przykład filmik o niedawny, o Oldmany, zajrzyjcie sobie, bo naprawdę sukienka jest zjawiskowa, śliczna. Ja polecam ją na rozmiar 34 albo S-kę, ale z wąskimi biodrami, płaski brzuszek, bo wtedy ta sukienka się fajnie sprawdzi, bo ona jest na zatrzaski. Wiecie, jak jeżeli jest zbyt obcisła, to ta zatrzaska po prostu może nawet puścić. A tak, to się nie rozpina, bo to też zależnie, wiecie, czasem człowiek jest troszkę więcej wody trzyma i wtedy ona jest na mnie już zbyt obcisła, a kiedy nie trzymam tyle wody, no to jest dobra. Ale no jednak jest to na takiej granicy, że postanowiłam tej sukienki się pozbyć na rzecz kogoś eleganckiego z gustem. Także zapraszam. No i tutaj będzie taki mały haul z siaty. Mam właśnie te rzeczy tak przygotowane. Jest tutaj taka sukienka koronkowa i jest ona na mnie za duża, słuchajcie. Jest to Marina, rozmiar 12, L-ka. Sukienka właśnie jest taka typowa, klasyczna z koronki z rękawem. Czyli to będzie taka, ja bym powiedziała, że raczej może M-ka, albo może być L-ka, ale nie jakaś bardzo duża, bo też tutaj rękawki nie są bardzo szerokie. Także taka typowa 40 mi się wydaje. Bardzo, bardzo ładna sukienka. Już nie będę jej nawet mierzyć, jest strasznie gorąco, więc długi rękaw. No i wiadomo, taka koronka raczej nie jest z naturalnego, ale na pewno będzie za to niedroga ta sukieneczka, a naprawdę ma super styl. Jak ktoś szuka takiej typowej wieczorowej, koronkowej sukienki, to Was zapraszam do korespondencji na maila modaekokreatywna@gmail.com. I słuchajcie, coś bardzo ciekawego dla osób, które lubią styl taki dosyć gotycki. Bardzo piękne nowe buty, marka Jump. I one są, słuchajcie, w rozmiarze 38. Patrzcie, jakie ciekawe obcasy mają. Naprawdę są nóweczki, zobaczcie, bo to na pewno się uda zobaczyć, że podeszwa jest w ogóle nienoszona. Może były tam raz noszone albo mierzone po prostu. Mają takie właśnie typowo teraz modne Mary Jane zapięcia na zatrzaski, więc łatwo się wkładają. Naprawdę śliczne buty w takim, no, w takim ciekawym stylu. Ja bym właśnie powiedziała taki grunge, goth, coś takiego. Piękna kolorystyka, czarne są z ćwiekami, słodkie buciki, naprawdę na pewno też wygodne, bo mają tutaj takie miękkie wyściełanie, zobaczcie, takie poduszeczki jakby. Bardzo ciekawy obcas, taki designerski trochę, także dla osoby artystycznej, która lubi takie
fajne, inne rzeczy. Tak to wygląda, kochani. Także zachęcam również. Słuchajcie, mam też buciki od Marciano Guess. Granatowe, fajne chodaczki, z tym, że mają fleczki do wymiany. One na pewno były noszone, ale bardzo fajne w takim stylu. I one są bodajże rozmiarów 37. Jeszcze Wam tam potwierdzę na ekranie. Bardzo ładne buciki. Widzicie? Tak wyglądają. Na takim w sam raz obcasiku. Skóra oczywiście takie właśnie chodaczkowo klapkowe buty, granatowe. Słuchajcie, idziemy teraz do nowości, a pierwsze pokażę Wam leginsy, które są z kaszmiru i nie mam pojęcia, jak je przymierzę. Ale może się uda. Mam też tutaj bardzo gruby sweter, który zaraz zobaczycie i pokażę Wam to w stylówce razem, bo nie zamierzam się dwa razy przebierać w te wełniane rzeczy przy tym upale dzisiejszym. Piękne leginsy, 100% kaszmir, tak jak mówię. Czasem właśnie H&M i inne sieciówki też mają takie lepsze linie z takich super materiałów. No oczywiście ceny są wówczas wcale absolutnie nie sieciówkowe. Dobry na mnie rozmiar. Naprawdę super będą jako taki dres zimowy do na przykład obszernego swetra kaszmirowego. Idealny strój po prostu po domu, taki wiecie, comfort clothes. Takie ubranka, które dają wygodę. Piękne, przepiękne. Szary kolor, taki typowy szary. Naprawdę w super stanie, co ciekawe. No i właśnie do nich zobaczycie ten sweter, który udało mi się kupić bardzo fajnie. Już nie powiem Wam, że to jest z wielu sklepów zakupy, więc nie powiem Wam z jakiego. I to jest moherowy sweter z dodatkiem, dużym dodatkiem moheru z marki Big Box, czyli marka taka sieciówkowa, ale fajny styl ma sweter, na przykład do jeansów granatowych albo do właśnie takich spodni z wyższym stanem byłby super. Podwijane rękawy, bo rękawy są bardzo długie, przewidziane do podwijania. Zobaczcie, jaki fajny stan tej wełenki. Bardzo ładny sweter, słuchajcie, taki moim zdaniem rozmiar M typowy, to jest granat. Nie wiem, czy się uda Wam to pokazać, że to jest granat, bo... Ale dobra, mniejsza z tym. W każdym razie granatowo-biały. Ostatnio mam szczęście do tych rzeczy, bo ostatnio spodobały mi się nie tyle paski, co te połączenia właśnie niebiesko-białe, granatowo-białe. Ten styl Old Money jakoś też mnie zajawił ostatnio. No i może uda mi się Wam pokazać kolejną rzecz też w jakiejś fajnej stylówce, też w podobnym stylu. Piękna spódniczka z bawełny od marki Saint Oliver. Rozmiar 36, teoretycznie mój. Chyba nie do końca na moją figurę spódniczka, ale piękna. Może być też nawet jako spódniczka do pracy, do białej koszuli, do białego t-shirtu takiego sportowego, do swetra właśnie takiego w stylu Old Money, takiego jak, mógłby być jak ten, ale to jest za ciepłe do tej spódnicy, takiej bawełnianej bluzy swetra. Patrzcie, jaka piękny haft angielski. I jest oczywiście podszewka pod spodem bawełniana, więc nie poci się człowiek w tym. Bawełniana czy wiskozowa? Wygląda to wszystko jak bawełna. Fajna marka, słuchajcie, Saint Oliver to jest super marka. Już spróbuję znaleźć metkę, żeby Wam powiedzieć podszewkę, ale nie ma. No jest, więc oczywiście jest. Tak, zrobione w Indonezji, więc spoko. 100% bawełna. Czyli podszewka też bawełniana, inaczej byłoby to wyszczególnione, że jest podszewka z innego materiału. Wszystko bawełniane, świetnie. Jest cieniutka ta bawełna, no i przez to, że jest haft angielski, jest ażurowa, więc tadam! Patrzcie, jak pięknie wykończona na dole spódniczka jest. Naprawdę super i długość też ok, nawet do pracy, bo jest praktycznie prawie do kolana. Bardzo ładna rzecz, naprawdę super rzecz. Jeszcze akcesoria, zapomniałabym. Piękną torebkę kupiłam z wężowej skórki vintage. Naprawdę, patrzcie, jaka śliczna jest. Po prostu boska. Przepiękna torebeczka. Będzie dostępna oczywiście dla Was. Można odpinać ten łańcuszek i sobie schować, po prostu mieć kopertówkę, więc jako kopertówka też będzie fajna, bardzo ponadczasowa, bardzo stylowa rzecz. No, dzisiaj się już raczej legalnie, wydaje mi się, że nie kupi ze skóry wężowej torebki. No, to jest rzecz vintage, więc nie mamy tu wyrzutów, no bo wiadomo, ratujemy piękne rzeczy od
Od zapomnienia nie kupujemy wężowych torebek nowych, jeżeli ktoś sprzedaje nawet tak nielegalnie, ale jest prześliczna. Naprawdę piękna rzecz. Także jestem zachwycona zawsze, jak znajdę takie skarby po prostu vintage i wow, no przepiękne. Mam taką torebkę z wężowej skórki, jedną, więc sobie nie zostawiam, bo prawie mam identyczną i format, i właśnie też ma łańcuszek odpinany. Słuchajcie, kolejna rzecz, o, sukienka, którą mam na sobie, też trochę w stylu Oldmany. To jest dla mnie taka letnia sukienka, nieformalna, bo wiecie, to jest koszula tak naprawdę i to w dodatku w rozmiarze LXL. Jest to marka Jackpot, więc bardzo fajna premium koszula z bawełny, śliczna kolorystyka, dlatego ja ją dzisiaj włożyłam jako sukienkę, ale słuchajcie, ma kieszenie w ogóle, więc to nie jest koszula, tylko to jest taka albo tunika, albo właśnie, widzicie jaka spora jest, albo tunika, albo taka po prostu długa koszula do leggingsów, może być jako sukienka właśnie, jak ktoś nie ma nic przeciwko krótkiemu, na przykład na wakacje, na plażę, na kostium kąpielowy zarzucacie taką bawełnianą koszulę i jest niesamowity feel wakacyjny, a naprawdę zobaczcie, jak piękna jest ta koszula. No prześliczna, widać, że jest duży rozmiar, także ja sobie raczej nie zostawię, chociaż powiem Wam, że żałuję, bo ja bardzo lubię koszulowe sukienki w ogóle. No i jest naprawdę niesamowita jakość tej bawełny, taka super premium, no jest przesuperowa. Po prostu bardzo Wam polecam, jak ktoś lubi taki klimat, paseczki, koszule, do tego można włożyć sobie leginsy albo nawet i shorty, które będą ledwo wystawać, ale jednak będą, prawda? Zrobi to już różnicę. Jak ktoś lubi kolarki i tego typu takie różne spodenki na lato, też będzie fajna, ale po prostu, jak widzicie, można też to tak nosić jako sukienkę, bo wcale aż tak krótka nie jest. Ja mam 1,65 m, więc na niższy wzrost to w ogóle będzie taka normalna mini, może być na lato. Oczywiście wiatr i wszelkie roboty budowlane zawsze zaczynają się jak nagrywa. No trudno, musimy się z tym pogodzić. Słuchajcie, koszule tymczasem, lecę tym tropem. Piękna rzecz znowuż, koszula marki Madison, więc też wszystko marki premium. O, to jest 100% len koszula. Rozmiar 42, ale polecałabym po prostu na L-kę, nie, że tam albo na M-kę z większym biustem, albo na L-kę. Koszula jest taka, no naprawdę jest dość szeroka w biuście, więc spoko. Bardzo piękny kolor, widać, że taki kremowo z beżowym, takie drobne paseczki, taki naprawdę jakościowy, gruby, sztywny len, ale przyjemny. Absolutnie nie jest to jakieś... O. Tutaj mam prześwietlone trochę, może się uda pokazać. Śliczny kolor, naprawdę taka profilowana, normalna koszula, którą by można do na przykład do lnianych spodni i ona tutaj fajnie dolega, więc można szerokie spodnie, można ją wsadzić w środek i wtedy mamy po prostu fajny taki feel safari. Ona by się właśnie nadała do stylu safari, jeszcze jakąś apaszkę taką w stylu safari przewiązać tutaj jako krawat, na przykład skórzany pas i spodenki lniane, albo właśnie spodnie takie szerokie lniane, albo spódnica taka ołówkowa z guzikami w stylu safari i jest piękna stylowa, słuchajcie, zachęcam Was. Ja chyba nie mam takiej spódnicy, więc Wam takiej nie zrobię. Postaram się coś tutaj do tego Wam zmierzyć. I właśnie teraz Wam pokażę szerokie spodnie i może do tych spodni się znowu coś uda pokazać. Tutaj mam dwie pary, mi się wzięły, bo mam powieszone je na moich innych takich palazzo. Kupiłam je, te wiem, że kupiłam w Babskim Raju. Berszka, rozmiar 38. Zobaczymy, czy są za duże, bo nawet ich tak dobrze jeszcze nie zmierzyłam, oprócz w sklepie. Świetne spodnie, takie właśnie szerokie nogawy, wąski pas, wysoki stan. Ideał, trochę długie, no nic, zobaczymy. Trochę długie, ale nie mam w sumie w ogóle czarnych spodni, słuchajcie, okazało się, więc na elegancko takie spodnie mogłyby być naprawdę superowe. Także zaraz Wam do czegoś zmierzę. Idealnie nowiutkie spodnie, serio. W ogóle, no jakby ktoś po prostu ich w ogóle nie nosił i oddał. Także piękne, przepiękne spodnie palazzo. Jestem z nich zachwycona. Tutaj zdjęłam z tego od razu taką rzecz, którą może też przymierzę do tych spodni, jeśli będzie pasować. Ricovero marka.
rozmiar M i to jest taki krótki sweterek, właśnie letni, super fajnego materiału. Dzianina taka naprawdę mega przyjemna. Kolor taki stalowo-szary. Wiecie, co to jest? Już Wam powiem. Jest tam, część jest akrylowa, połowa, wełna oraz tencel i bambus. Także połowa składu jest naprawdę fajna i jest to bardzo cieniutkie. To jest taki mgiełkowy sweterek. Bardzo mi się to podoba. Ja bardzo lubię taki styl. Wygląda to fajnie na sukienkach na przykład, albo po prostu tak na wieczór jako takie rękawy. Taki sweterek, który tylko trochę chroni nas od jakiegoś wiatru, od jakiegoś wieczornego chłodu w lecie. Super rzecz moim zdaniem. Teraz mam kolejną rzecz, która jest świetnej jakości i może też pasować do przymierzenia, do tych spodni. Słuchajcie, przepiękna rzecz. Same but different, Carla du Nord. Fajna marka, super skład. Jest to taki rodzaj kurteczki, swetra i właśnie częściowo ma taki materiał jakby kurtkowy, a częściowo swetrowy. Piękne wzory. To jest taka właśnie dzianina bardzo jakościowa, w ślicznych kolorach. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Naprawdę jestem zachwycona tą rzeczą. Fajne takie krótkie. Wełna 100%, a to obszycie jest sztuczne, to. Natomiast ta dzianina, którą Wam pokazywałam, to jest wełna 100%, no i widać, że to jest niesamowita jakość tego produktu. Przepiękna kurtka, bardzo ciekawa. No i sami ocencie rozmiar, bo nie ma tutaj za bardzo rozmiaru. Może chodziło o to, że to jest takie w miarę uniwersa, a nie, przepraszam Was, jest rozmiar, jest to L-ka. Jest to L-ka, naprawdę przepiękna rzecz. Myślę, że na M-kę i L-kę będzie. Mam tutaj też piękną koszulę, naprawdę piękna koszula. CC Heart. 38 jest to rozmiar. Wiecie co, ja koszul, tak jak wiecie, że nie noszę za bardzo, 70% bawełny posiada ta koszula z jakimś tam elastanem i dodatkiem sztucznym, ale jest mega i byłaby bardzo fajnym dodatkiem na lato, jako taka bluza na wierzch. Patrzcie, jaka śliczna koszula, piękny kolor. No i też czuć jakość tego materiału, to nie jest jakieś takie dziadostwo, cienkie. Prześliczna, długa koszula też, jak ktoś takie rzeczy lubi, albo lubi nosić koszulę jako taką bluzę na wierzch, no to bardzo, bardzo Wam polecam tą śliczną rzecz. Zobaczcie, jak to mierzę właśnie do jakichś krótkich spodenek i topu na przykład. Zostały mi teraz dwa przepiękne żakiety. Słuchajcie, ta rzecz, co tutaj ją mam, Vagabond Days in the Urban Industria, Singman, nie podejmuję się czytać, przeczytajcie sobie. Rozmiar średni, może to być rzecz męska, bo guziki są po męskiej stronie, ale ja bym to jako mamaxa, jako kurtkę damską o bardzo ciekawym kroju, takie przedłużone poły z przodu. Guziki są, więc zapiąć można. Wygląda to super, według mnie super rzecz właśnie na lato, podwinąć rękawy jako taki długi, oversize'owy żakiet. Może być właśnie w rozmiarze ML spokojnie. Tu jest M-ka, ale to męska, więc L-ka damska spokojnie też. 93% bawełna, 5% lnu, dodatek 2% lajkry. Słuchajcie, naprawdę, no to jest piękne, to jest przepiękne. No strasznie mi się to podoba. Naprawdę czuć, że to jest len, bo to jest bardzo mięsisty, gruby materiał. Jakość jest od razu, jak dotknęłam tego w sklepie, to wiedziałam, że to jest jakaś super, super składowa, ciekawa, niszowa rzecz. Słuchajcie, strasznie mi tu wieje. Mam nadzieję, że się tutaj nic nie wywali, bo przy takim wietrze czasami tutaj nawet parasol mi fruwa. No może nie fruwa, ale prawie odlatuje. Piękna marynarka Lindex, rozmiar M i znowu super skład. Patrzcie, i to jest świetna rzecz, taka letnia, za duża na mnie, niestety o wiele. Mogłaby być na tą sukienkę nawet. Ma zapasowy guzik tutaj, już Wam powiem skład. Jest to na 1,70 m, no właśnie, to jest na wysoki wzrost, bo ona jest dość długa i raczej to będzie ML, słuchajcie, bo to jest w ogóle oversize. Wiskoza 45%, 55% len. Świetny żakiet, w pięknym odcieniu takiego jasnego granatu w paseczki. Śliczna rzecz. Też znowu mamy styl Old Man. Ja mam ostatnio szczęście, może dlatego, że właśnie ostatnio podoba mi się ten styl. Piękne to jest. Przepiękne to jest, naprawdę.
super, super fajna rzecz. Taki klasyczny niby, ale też cieniutki, z takiego właśnie przewiewnego już materiału lnianego. No i kochani, wygląda na to, że to wszystko na dzisiaj. Jestem bardzo ciekawa, jak się podobały Wam moje zakupy i moje rzeczy tutaj, które mogę Wam udostępnić. Jeśli Wam się podobały, to też zapraszam Was na moje Vinted, zapraszam Was na inne media społecznościowe, na shortsy, skróty różnych zakupów, relacje. Wszystko jest podane w opisie pod filmikiem. Także kochani, pozdrawiam Was już bardzo serdecznie. Zobaczycie niedługo też kolejny filmik, zabieram Was do Lumpeksu. Będzie to bardzo, bardzo fajna rzecz. Nagrałam krótkie nagrywki w Wadowicach na ulicy Barskiej, także zapraszam Was, bo będą niesamowite perły vintage. Super, super, naprawdę takie, że wow, że mam dobry humor też dzięki temu, bo te zakupy są super udane. Kochani, zapraszam Was na niedzielę, wybieram się też na krótki wyjazd, prawdopodobnie do Zaklikowa, więc może zobaczycie później też relacje i filmiki właśnie z tamtejszych, z Janowa Lubelskiego, z tamtejszych sklepów i z jakichś krótkich takich wypadowych wycieczek. Kochani, pozdrawiam serdecznie, pa!